Pierwsza myśl, która nasuwa mi się, to to, że bez jakiejkolwiek sztuki, w tym wypadku poezji, czyli literatury pięknej, stajemy się konsumpcjonistami, ludźmi bez duszy, którzy żyją z dnia na co dzień. Często w poezji możemy znaleźć coś dla siebie, różnie tą poezję interpretować w różny sposób. Codziennie wykorzystywać jakieś słowa, cytaty i stosować je we własnym życiu. Nasuwa mi się na myśl cytat Cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, które można podporządkować pod słowo czytam. Brzmiałby ono czytam, więc jestem i warunkuje ono nasz byt. Byt fizyczny, umysłowy, dzięki któremu żyjemy. Czy tak naprawdę w prostych słowach żyjemy, bo czytamy, nie jesteśmy puści. Ciężko w tym świecie się wybić, więc czytając poezję wybijamy się spoza szeregów ludzi.